Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnych przygód w grze Uncharted 4. No Tomas. Zobacz, symbol Tomasa Tew. Więc to jego posiadłość. Zastępca dowódcy. Pniemy się po szczeblach hierarchii. Nadchodzimy, Tomaszu. Tu. Tew. Tak. Całkiem ciekawe nazwisko. Rany boskie. Dotarliśmy na imprezę. Ale chyba trochę za późno. Hej, Nate. Popatrz tu. Kolejny symbol. O mój Boże. Co? To oni. Elena, to piraci, którzy założyli Libertalię. Co się tutaj stało? Żaden ze mnie kryminolog, ale to chyba... trucizna. Najwyraźniej. No to co to było? Jakaś... samobójcza sekta bogatych piratów? Czy jak? Nie wydaje mi się. To nie w ich stylu. W imieniu Lorda Averiego zapraszam was jutro o zmierzchu do mego domu. Najwyższa pora, by porzucić czcze animozje i zjednać się pod sztandarem Boga i wolności. Podpisano Thomas Tew. Kogo obstawiasz? Thomasa Tew czy Averiego? Wydaje się, że gospodarze nie posprzątali po imprezie. No, raczej nie popisali się grzecznością. Okej, czyli... ci panowie wzniecili powszechną rebelię i zgarnęli skarb dla siebie. Załatwili kolonistów, ale potem zajęli się sobą. Obstawiam, że była tu niezła jatka. Więc Avery i Tew zaprosili ich tutaj, żeby... jak to było? Porzucić czcze animozje. Porzucić czcze animozje. Avery uroczyście wznosi toast. Za Boga i wolność! Arr, ahoj i takie tam. Wszyscy biorą łynia. Oprócz nich. I w jednej chwili wszystkie skarby Libertalii stają się własnością tej dwójki. Pomyśl. Najwięksi piraci w dziejach świata. I wszyscy zginęli. W jednej chwili. Przy tym stole. To niesamowite. Tak mi przykro, ja... przepraszam. W porządku. Tak więc, skoro nasi gospodarze są nieobecni w domu Tew... to odwiedźmy Averiego. Tak. Chodźmy. Dobry plan. Oj, no właśnie, tym bardziej, że nam się trochę atmosfera zagęściła. Mamy tu jakiś list? Już myślałem, że podnieść tego nie możemy. Czy to to samo, co nam... aha, to jest to, co nam przeczytała. Żona. Żona moja. Lecimy. No ale to z drugiej strony, jakby spojrzeć na to inaczej, to... tych dwóch panów miało największy skarb. No więc jeżeli nie byli zakochani w sobie... albo nie łączyła ich jakaś... potomności. Inna więź, no to też dość dziwne by było, żeby między nimi nie doszło do walki. Pewnie się niebawem dowiemy, o co tu chodziło. Czasem tak to jest, miłość. Tak z tej miłości wymyślili sobie, że założą Libertalię. Inne takie spasy. Hej, chodź tędy, powoli. Ściągną cały skarb i będą najszczęśliwszymi piratami na świecie, tak? To...
Może i tak. Tylko ostrożnie. Nic mi nie jest. Trzymam się. Spoko, chyba... Spotkamy się na górze. Okej, chyba gra mnie pokarała za te głupoty. No, kto pierwszy? Kto pierwszy, ten... Ten zaraz będę wiedział. Co ten? Dobra, szybciej, szybciej, Nathan. Nie pierwsi. Hej. Cześć. Kto pierwszy, ten robi obiad. To chciałem powiedzieć. I to dobry obiad. No. Nate, auto z Shoreline wciąż tam stoi. Ta, widzę. Miej oczy szeroko otwarte. Ciekawe, czy kluczyki zostawili w środku. Okej, ale tędy i tak nie przejdziemy, więc pozostaje nam jedynie skoczyć tutaj. Ale zobacz jeszcze te armaty, to naprawdę genialnie wygląda. Jeszcze to słońce tu, o! Kolejne armaty, zupełnie jak u Tiu. Trucizna jest potężniejsza od armat. Co? No wiesz, no bo w końcu otruł, to było kiepskie, wybacz. Tak, dość marne. Tak, no... Nathan, grabisz sobie, grabisz. Niniejszym rozpoczynamy obchód po domu Avery'ego. Trzeba było się zaśmiać czy coś, to... Podobno w ten sposób zdobywa się serce drugiej osoby. Albo dba się o miłość. No okej, ale jeszcze mamy kilka epizodów, żeby się tego nauczyć. Mam nadzieję. Nathanie, a teraz? Słowo dnia? Ostentacja. Dlaczego nie zabił Tiu? Bo był jego prawą ręką? Tak, właśnie tak było. Wyobrażasz sobie, jak to jest pracować dla psychopaty? Jak w mojej pierwszej pracy. Masz na myśli swojego producenta? Nie, kierownika z Macho Nacho. Pracowałaś w Macho Nacho? Dorabiałam sobie w liceum. Nosiłaś sombrero? W każdym razie, mój szef był psychopatą. Był kierownikiem Macho Nacho. Nie przeginaj, dobra? Okej, to chyba nas czeka zjeżdżalnia za moment. No chyba możemy się właśnie udać w to miejsce. No ładnie. Na bogato. Patrz, zabarykadowali wejście. I zostawili za sobą mnóstwo śladów. Sprawdźmy, dokąd poszli. Jaki broni. Szkoda tylko, że taki dziadowski, ale to sobie chętnie pożyczę. Wygląda całkiem fajnie. Mogli tylko by więcej amunicji tu jeszcze porozrzucać po okolicy, chociaż nie ukrywam z drugiej strony, że... Gdzie się podzieli wszyscy najemnicy? Podejrzana sprawa. Przecież powinni już tu być. Zupełnie jakby wyparowani. Chyba nie sądzisz, że są duchami piratów. Nawet tak nie żartuj, okej? Okej. Trochę mnie przeraża ta broń rozrzucona tu po całym terenie. Ale bądźmy dobrej myśli, że to na jakiś tam tryb. No hej. Ultra hard przygotowane czy coś w ten deseń. No dobra. Dokąd dalej? Po belce? Na to wygląda. No ale to trzeba przyznać, że kolega się tu urządził. Można było się w nim zakochać, tak to. Okej, te drzwi nie. Dobra, czyli tu nic, pudło. Tutaj też nic. W sumie dziwne, tak. No szkoda, że twórcy jakoś nie poszli w tym kierunku. A, rozumiem, po śladach mam iść. Ale że twórcy nie poszli jakoś, tylko gdzie te ślady prowadzą. Że twórcy nie poszli w kierunku, że a, możemy sobie tutaj drzwi otworzyć, zobaczyć. No nie, te ślady tak jakby tutaj prowadziły. Hej, chodź tutaj. Gdzieś ty jest. Mówisz, coś masz? To lecimy do ciebie. Wow, 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 dobra. A, nie jest tak źle. Byliśmy tu? No, z innej strony. Okej. Ślady prowadzą do środka. Niech to zabarykadowane. Po co się odgrodzili? Nie mów, że... Co się znaleźli? Pomóż mi to otworzyć. Dobra.
No to siup. No to wypijmy. O, picie będzie musiało poczekać. No nie. No i właśnie tak wspominałem wam ostatnio o tym koksie, tak? To, który będzie tu chodził z karabinem. Dość nieciekawa sprawa, jeżeli się pojawi. No i właśnie się pojawi. To o nim była mowa. Jeżeli go szybko na początku nie zlikwidujemy, to praktycznie będziemy się z nim cały czas męczyć. Już nie ma... Okej, żyje. Niestety jeszcze żyje. No. Dobra. Okej. Chodźcie z boki. Tak, to teraz mogę z wami walczyć. Prawda jest taka. Jeszcze jakby podnieść broń tego gościa, to można by było coś... Oho, nie. To może nie do końca mogę z nimi walczyć. Ukryj się albo schowaj. Bardzo chętnie. Tak, to... Rozumiem, że najgorszy problem wyeliminowany. Coś tutaj jakby było jeszcze. Dobra, Elena, ktoś, no, podejdź, chodź. Tak, bo tu coś nie pasowało, tak? O, z baroku u nas sadził. To nie była dobra opcja. Skąd ty masz takie bajery, gościu? Chyba granatę w ogóle leżały po drugiej stronie, z tego co pamiętam, ale miał szczęście, że nam się gdzieś tam on chodził, z tego co widziałem. Dobra, pożycz to. W sumie spróbę też bym mógł pożyczyć. No podoba mi się ten zaułek, a już rozumiem, on ma, to jest kolejny ze specjalną bronią chyba w ogóle. Ale bądźmy dobrej myśli, że no właśnie, tyle co go tu widzieliśmy teraz. Okej, trzeba było zmienić broń na coś innego. Tak mówiłem wcześniej, warto było wskoczyć chyba do tego gościa. Dobra, nas już tu nie ma, którego położyliśmy, tego wielkoluda. A ten jeszcze tam żyje, czy ktoś inny? Oho. Niedobrze. Elena, chronisz nas tu? Mam nadzieję. A w nich tu... O! Dobra. Kolejny położony. Się zastanawiam, czy polecieć na Rambo po tamtą broń i zrobić tu naprawdę konkretne zamieszanie, czy... No nie mogę strzelać na niego, no niestety. Spróbujemy tak. Aha, jeszcze tam ktoś stał. Dobra. 5 sztuk. 0 granatów. Nie, para nie. Para ostatnia rzecz. Nie. Granatnik. Dobra. Takie sytuacje, to i para nas może ratować. Teraz uwaga. Chyba tam jest wariat z granatnikiem. Nie. A jednak tu. Dobra, gdzie on tu biegał? No to dobrze, tak? Znaczy nie dobrze. O, jest! Dobra, odklej się od tej ściany, Nathan. Zaraz... Ale tu chyba barok w nas sadzi. Za blisko. Dobra. Gdzie jest ta broń? Tu jest ta broń. O to chodziło. No to chodź, gościu z granat... Zbyt blisko! Nie. Może nie chodź. No to lecimy do niego, tak? O! Całe życie, tak? No, tak to. Dziękuję. Kobiet się nie atakuje, dziękuję. Granatnik. I z czym teraz tu biegać? Z czym do ludzi? Okej. No to kolego. Ktoś jeszcze? Oho, ktoś jeszcze. Jeszcze ty tam żyjesz? No to może tak teraz. Kiedyś cię trafię. Trafię cię. Cześć. Jezu, nic ci nie jest? Nie. Padliśmy prosto w ich sidła. Ta. Otwórzmy te drzwi. Sprawdźmy, co chcieli ukryć. To strzela w ten sposób. No nic, weźmiemy zabawkę ze sobą na później. Mam nadzieję, że nagrana to pozwoli. A jeszcze ściągnę jakąś broń tylko. Może na wszelki wypadek, jakby się okazało, że z tamtym bajerem nie będziemy latać, no to jednak dobrze by było mieć możliwość, że sobie z czegoś wystrzelić takiego szybszego, właśnie jak tu na przykład leżą. To metlerek też był fajny. Dobra, ale lecimy. No może szkoda, że człowiek nie podniósł. No ale to leżało w samym centrum tu akcji, więc byłby problem. I chyba gra nas załatwi, bo nie będziemy. Chociaż może. Okej, spróbujmy. Gotowa? A, wypijmy. Za zdrówko cioci. Ahoj, kapitanie. Pisano Avery. Serio? To czytaj.
Moi wierni słudzy, na nasz piękny raj padł cień, wobec czego musimy bronić jego bogactw. Zdradliwy Tiu zna nasze tajemnice. Musimy działać szybko. Zniszczcie Tamę, oczyśćcie New Devon. Aha. Aha. I zanieście skarb na statek przez tajne przejście. Tiu i Avery się poróżnili. Dziwisz się? O, już nie. Proszę. A dziękuję. Dzięki. No, czyli teoria Homo Spirates no, legła w gruzach niestety. Poszukajmy tego przejścia. Tak samo jak nasza spluwa. No ale dobra. Skarby czekają. Ja idę na schody, tak? Ja idę na górę, ty się tu rozejrzyj. Szkoda, że Nathan Flagg w takich niektórych momentach tylko może chodzić. Tak przydałoby się, że... Nie widzę więcej śladów. Okej, okay, a więc dokąd poszli? Przeniknęli przez ścianę? O, rozpędził się. To dobrze. No ładnie. No trzeba przyznać, że się urządził. Oho, czyli czas schodzić na dół, bo tu nic nie znajdziemy. Już co mogliśmy znaleźć, to znaleźliśmy, a będzie skrót? Żyjemy, tak, tu. Prawie, że miękkie lądowanie. O, za coś dostaliśmy, czyli może 50% skarbów, albo 75, coś w ten deseń. Dobre i to. Zapalniczka sama. Kopciuch. Opuścił ją? Tak, celowo. To, czego szukamy, jest gdzieś w pobliżu. Na pewno jest stąd jakieś wyjście. Może to tajne przejście Avery'ego. Okej. Okay. Gdzie jest przełącznik? Na bank w globusie. Zawsze na filmach przełącznik jest w globusie. No nie, to by było zbyt oczywiste. Szukamy. O, czyżby może tu? To jest przełącznik. Nie. Nie, no to pod obrazem. Ciekawe, czy... Nie? Tego też tu ruszyć nie możemy. Pusto. Może to. Jednak nie. No to nie może być też jakoś tak łatwo tu ukryte, bo każdy by mógł sobie to znaleźć. Nate? Tak? Masz coś? Chyba tak. Hola, hola, globus to był nasz pomysł. Dobrze, że rozgryźli to za nas. Jak to zrobiłaś? Na miejscu Libertali znalazłam zakrwawiony odcisk palca i... wcisnęłam. Dobra robota. Czyli Avery chciał przenieść skarb na statek? Tak. Myślisz, że skarb jest jeszcze na wyspie? Myślę, że... że to już nie ma znaczenia. No, czyżby chciała nas podejść? No i pięknie. No i jesteśmy. Ostrożnie, Nate. Oj nie, to nie pierwszy raz tu kręcimy z takim kołowrotkiem. Uważaj na głowę. Tak.